Błagam, proszę, naprawdę, nie zmuszajcie mnie do kaleczenia pięknej sztuki walki, jaką jest boks. Ujjj, nie, to nie ma nic wspólnego z boksem. Dzień dobry, z tej strony Julia Przeździęk, a ze mną trener Zbigniew Raubo. Dzień dobry. Dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich kibiców. Spytałam przed chwilą trenera właśnie, czy jakieś obozy się szykują, bo już pogoda zaczyna powoli nam sprzyjać. Wspomniał trener, że na razie na sierpień. A jeżeli chodzi o aktualny właśnie zbiór wydarzeń, w jakich trenera będziemy mogli zobaczyć bądź spotkać? 21 na Chojraku Mariusz Kruk walczy i tam kilku chłopaków tu z nokautu w walkach amatorskich. A reszta, ja nie wybiegam tak daleko. Wszystko wyjdzie w praniu. Już niedługo tak naprawdę zostały 2 miesiące do gali na Stadionie Narodowym, czyli Koloseum KSW, gdzie zawalczy Artur Szpilka wraz z Mariuszem Pudzianowskim. Trener wyczekuje na tą walkę jakoś specjalnie? Nie, bo to nie moja dziedzina. To jest KSW, MMA. O tym nie mam za bardzo zielonego pojęcia i żebym na to czekał. Nie. Ale na pewno jest trener w stanie jakoś opisać, kto według trenera ma większe szanse na to, żeby zwyciężyć w tym pojedynku. Nie no, zdecydowanie Mariusz Pudzianowski, bo co by nie powiedzieć, Szpila miał zadatek na bardzo, bardzo dobrego boksera, a nie był tak bardzo, a Pudzian to jednak Mariusz, no ileś lat w tym KSW, jest to kawał silnego, zdrowego, za przeproszeniem, hamat i jak się rzuci na Artura, nie wiem, czy Artur zdąży skontrować. Tak mi przyszedł do głowy jeszcze Diablo Włodarczyk. Jakby on miał się zmierzyć z Arturem Szpilką, to może wtedy bardziej by trener stawiał na Artura? Nigdy nie brałem pod uwagę pojedynku Szpila-Rudy i nie interesuje mnie to, nie będę się na ten temat wypowiadał. To znaczy, że nie ma pan kontaktu za bardzo dobrego z Diablem? Nie, absolutnie. Nie powinno być w pojedynku Szpila Rudy. Dlaczego? To jest moje zdanie. Rozumiem. Trener nie oglądał, ale ja trenerowi pokażę, tak jak ostatnim razem, jeżeli trener się zgodzi. Parę walk z High League, ostatniej gali, gdzie było trochę ciekawych pojedynków. Może trener coś słyszał? Nie. Nie, to nie jest tak, że nie słyszałem. No coś tam ktoś mówi, nie? Okay. Ale żebym... To co trenerowi najbardziej utkwiło w pamięci? No to co ostatnie było, że tam ten Kamil Łaszczyk się tam wywracał z tym jakiś tam... Z Ferrari. To jest walka, która zrobiła chyba największe zamieszanie na ostatniej właśnie gali High League, gdzie Denis Załęcki walczył z Pawłem Tyburskim. Denis to jest ten w niebieskich spodenkach. Jakby mógł trener na bieżąco nam tutaj jakiś komentarz dać do tej walki? To była walka w boksie. W czym? W formule bokserskiej. No tam fajnie komentator mówi, ktoś chce głowę komuś urwać, nie? Ale to było... Nie, to nie ma nic wspólnego z boksem. Młodzka dwóch fajnych, ambitnych chłopaków. To była gala, na której mogliśmy też obejrzeć pojedynek Marcina Najmana, który pierwszy raz od bodajże 13 lat przewalczył 3 pełne rundy. Czy ma trener jakiś komentarz do tego? Nie walczył z Jeźbiakiem, tak? Tak jest. O, czyli jednak trener widział albo słyszał. No Jeźbiaka znam. Znam osobiście, mój kolega, pozdrawiam go. Mnie to śmierdzi. To musiało być puszczone. Nie chcę nikogo oskarżać, ale to mnie nie pasuje. Bo poprzednia walka, nie wiem, czy trener widział, ale... Szybko się skończyła. Okej, czyli bardziej śmierdzi trenerowi wygrana Najmana niż wygrana Jóźwiaka. Zdecydowanie. Podejrzewam, że to będzie trylogia. Bo jakby wygrał Jóźwiak 2 razy, to by nie było o co walczyć, a teraz tam podejrzewam. To są moje... Mam do tego prawo, ja nikogo nie oskarżam, ale... Bo Jóźwiak nie miał prawa tej walki przegrać. Okay. Regulaminowo.
regulaminowo. A widział pan w takim razie, albo słyszał o walce Pawła Jóźwiaka z Boxdelem? Nie, nie słyszałem. Ale o Marcinku już tak. No, Najman wygrał, nie? Czyli to święto chyba w historii sztuk walki. No, tam często w internecie rzeczy niemożliwe, to druga runda Najmana, nie? A tu nagle wygrał, nie? Nagle, to jednak cuda się zdarzają. To jest kontynuacja tej walki, o której przed chwilą rozmawialiśmy, że trener powiedział, że nie ma ona nic wspólnego z boksem. A trener już może swojego faworyta w tej walce i czy będzie nim Denis Załęcki czy Paweł Dyburski? Wyrzuciłbym jednego i drugiego, gdyby to był ring. Ale jednak któryś z nich musi mieć lepsze umiejętności. Według trenera, który z nich to jest? Umiejętności nie mają, mają ambicje. To ja nie mogę powiedzieć, że oni nie chcą wygrać, nie? No ale... A to nie jest walka bokserska. A jakby trener miał ocenić to, kto według trenera wygrał ten pojedynek, bądź jak on się zakończył? Błagam, proszę, naprawdę, nie zmuszajcie mnie do kaleczenia pięknej sztuki walki, jaką jest boks. Odbywało się tu kupanie w boksie, więc pewnie jak trener podejrzewa, ta walka zakończyła się dyskwalifikacją. Też widzimy, że jeden z zawodników ma założoną opaskę uciskową, ponieważ wyszedł do walki z kontuzją. Pytanie, czy gdyby trener trenował zawodnika, który przygotowuje się do pojedynku i ewidentnie coś by mu dolegało, dopuściłby trener do jego walki? Absolutnie nie. Do ringu wchodzi się i do klatki wchodzi się zdrowy. Od tego są lekarze, jeszcze przed samą walką sprawdzają, czy wszystko ok. Jeżeli zawodnik mówi ok, to nie ma żadnej kontuzji. Nie? Bardziej bym podejrzewał o symulowanie kontuzji niż samą kontuzję. Ale chory nie powinien wchodzić do ringu i do klatki. A według trenera to federacja nie powinna dopuścić zawodnika, czy to zawodnik nie powinien się zdecydować? I jak wyglądałaby sprawa z wynagrodzeniem? Nie powinno być walki. Ale już się odbyła walka, była kontuzja i teraz według trenera, czy federacja ma obowiązek zapłacić zawodnikowi, czy jakby to trener rozwiązał? Czy odbywa się pojedynek? Jeżeli się odbyła walka, per jakieś tam wykupione, pieniądze są, to dlaczego ma nie dostać jeden czy drugi pieniędzy? Robią widowisko, czy się to komuś podoba, czy nie. Tam chodzi tylko wyłącznie o pieniądze. To dlaczego mają się nie podzielić? Przez te kopnięcia bardzo dużo pojawiło się opinii wśród ludzi z porównaniem Denisa do Marcina Najmana. Czy trener zauważył jakieś powiązanie? Nie, no nie wytrzymują chłopcy psychicznie. No i chce se kopnąć. No jak chciał se kopnąć, to se kopnął. No. Dyskwalifikacja i tyle. Na tej gali była jeszcze walka wieczoru, gdzie Marcin Dubiel oraz Pasza Biceps mieli bardzo szybką walkę, ponieważ w przeciągu kilku sekund Marcin Dubiel założył gilotynę na Paszę Bicepsa i Amadeusz Ferrari zadeklarował się, że jest w stanie zawalczyć z Marcinem Dubielem, a zaraz po nim wziąć Kacpra Błońskiego. Kojarzy trener, jak oglądaliśmy walkę Amadeusza Ferrariego. Czy według trenera jest to wykonalne, żeby Amadeusz zawalczył najpierw z jednym z zawodników na tej samej gali, a później z drugim? Mówiliśmy przed chwilą, że cuda się zdarzają. Dlaczego nie? Wszystko możliwe. Ale czy naprawdę, czy jest to realne, żeby on miał szansę wygrać i z jednym, później odpocząć jedną walkę i wyjść do walki z drugim? Jak najbardziej. Realnie. Wierzymy bardzo mocno w Amadeusza. Nie wierzymy w żadnego Amadeusza, obojętnie kto nie był. Wystarczy skończyć pierwszą walkę w pół minuty i wziąć się za drugiego i też go skończyć i można nawet 10 walk stoczyć, nie?
Tylko trzeba reprezentować jakiś tam rewelacyjny poziom. Dokładnie. Trzeba mieć na to jakiś w takim razie świetny plan, żeby to zrobić. Jakby trener to rozpracował? Nie. Czyli trener by się nie zgodził, żeby ani zawodnik, ani w przeszłości trener taką walkę stoczył? Nie. Absolutnie. A taka jakaś najdziwniejsza walka, jaką trener mógł widzieć, to jaka była? Dlatego tych cudów nie oglądam i nie będę się wypowiadał. Czyli w przeszłości nie było takich sytuacji, że zdarzały się walki, które były właśnie takie niecodzienne? W boksie nie. W takim razie może kojarzy trener, żeby kiedykolwiek na jakiejś gali bokserskiej pojawiły się kopnięcia i jeżeli tak, to czym one były spowodowane? Przypominam sobie jeden moment w boksie amatorskim. To były ja na tych mistrzostwach Polski nie byłem. Odbywały się mistrzostwa w Białymstoku i tam Łukasz Rusiewicz, coś mu nie odpowiadało i kopnął swojego przeciwnika. Nie wiem, czy to była walka o medal, czy półfinale, nie? I Łukasz Rusiewicz kopnął zawodnika, został bezwzględnie zdyskwalifikowany. Nie wiem, czy na 2, czy na 3 lata. I on w ten czas poszedł na boks zawodowy. Głowa mu nie wytrzymała. Też jakby musiała pani dotrzeć. To był jedyny taki przypadek, że zawodnik kopnął przeciwnika. Nie wiem, czym to było spowodowane. Na pewno nie było to jakieś tam chamstwo, czy coś. Nerwy puściły Rusiewiczowi i taki przypadek był. Była to bezwzględna dyskwalifikacja tam na 2 czy 3 lata i nikt z tym, nikt nie dyskutował, czy to było fajne, czy to nie było fajne. Było to nie fair, jest to niezgodne z regulaminem. Poniosła go fantazja i tak zakończył Rusiewicz przygodę z boksem amatorskim. A naprawdę było kawał fajnego zawodnika. Czyli to może być tak, że po prostu gdzieś ta psychika czasami zawodnikowi nie zagra, dlatego... To ja bym te kopnięcia takie w tym ferworze walki to niemoc, nerwy, coś się dzieje i zazwyczaj naprawdę to nie jest zaplanowane. To się tak dzieje, impuls jakiś, coś tam nie idzie i nerwy puszczają, ale tak, wiem, że Łukasz został zdyskwalifikowany i nie wróci do boksu amatorskiego. Przed nami jeszcze naprawdę sporo mocnych pojedynków. O większej tak naprawdę części jeszcze nie wiemy, ale czy trener ma może w głowie jakieś zestawienie, które warto by było zobaczyć kiedyś? Nie miałbym nic przeciwko temu, jakby promotor Gromdy z promotorem Fame MMA zawalczył, nie? Promotor? A jak? A czemu nie? Okay. A czemu nie? Okay. Nie miałbym nic przeciwko tego, jakby puścili nagrania ustawek, nie? Kibice Lecha z kibicami Legii, nie? I puścić to, nie? No, jak już szukamy wrażeń, emocji, sensacji i sprzedawać te PPT jakieś, nie? I poszłoby. No i mamy już zestawienia, w takim razie na pewno nie będziemy się nudzić. Nie, ale chyba Lech, Legia się nie lubią. Nie lubią się. Tak, to bo ten, nie? Bo wiem, że ustawka z Zagłębiem Sosnowiec, Legii nic by nie dała, bo oni się wszyscy lubią, pozdrawiam i Sosnowiec, i legionistów naszych, ale puścić na per-per-view... Walki kibicowskie po prostu. Tak, Legia, Lech, nie? I ten... No i to by się może teraz sprzedawało w dzisiejszych czasach. Czyli trener jednak tak sceptycznie podchodzi do ludzi, którzy tworzą te wszystkie federacje i wydarzenia. Nie, absolutnie nie. To żadnej, tu nie ma żadnej sceptyczności. To po prostu, ja mówię, jestem przeciwnikiem co niektórych tych walk, nie? Ale jest zapotrzebowanie. Ktoś to chce oglądać, ktoś to organizuje. Nie robi nic niezgodnego z prawem, absolutnie. Jeżeli by nikt nie oglądał, nikt by tego nie organizował. Czyli wszystko jest zgodnie z prawem, nie? A to, że tam nie ma poziomu sportowego, chcą się... Sam byłem na tym High League w Krakowie i tam była świetna zabawa, nie? To mnie naprawdę przerosło i ja nie mam prawa mówić, nie róbcie tego. Nie, bawiło się 17 tysięcy ludzi, widziałem na własnych oczach, wszyscy się...
bawili, cieszyli, mama, dzieci i wszystko fajnie było, nie? Także, ale tak, żeby jak ci promotorzy są tacy, nie? Dlaczego mają mnie zawalczyć? Właśnie, był rok trener, trener rok temu na High League'u, więc teraz może pokażemy trenerowi owce formy. Formę owcy, nie owcy. Co trener? Jak to trener skomentuje? Chciałbym poznać tego kucharza. Jakie studia kończył? Dobrze jest, czy nie? No nie, no. Chciałbym tego kucharza obcy spotkać. Jakie studia skończył? Trener mówi o... To jest jego trener aktualny. Ja mówię, że chciałbym kucharza, a nie trenera poznać. Dlaczego kucharza? No taki wygląd. Czyli co, według trenera nie jest to naturalny sposób na taką sylwetkę? Dlaczego nie? Ja się pytałem o kucharza, a nie o... A nie chce trener zadzwonić może do owcy się spytać? Nie mam telefonu. Michał, pozdrawiam cię. Przyślij mi menu. Będziemy korzystać, tak? Menu, tak. Nie, no zobaczę, no. Nie mówię, że nie zastosuję się do tego, nie? Czyli kot. Dzik. Dzik, właśnie dzik. No i co, tym akcentem myślę, że możemy zakończyć rozmowę. No, spodoba się forma, podoba. No, no tak, oczywiście, no. No to najważniejsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.